Dzień dobry Państwu, gościox.pl. Naszym gościem jest Artur Pupczyk. Witam, dzień dobry. Z Istebnej. Z Jaworzynki konkretnie. Z Jaworzynki. Zespołu Strange. Zgadza tak, się. Strange. Tak, trochę po angielsku. Zacznijmy od zespołu. Okay. To był co? Prezent na 40-lecie Twoich urodzin? Jak to wyszło? No, trochę tak, trochę tak. Miałem trochę materiału, który gdzieś tam w szufladzie sobie leżał. No i postanowiłem, że nagram to. Prezent. Że nagram to tak, że zrobię sobie prezent i nagram to. I pierwszy plan był taki, zadzwoniłem do Arka Wiecha do studia gitarek ze Skoczowa. Potem spotkaliśmy się. Chciałem to wszystko samplować, chciałem to robić tak, żeby to było po prostu zrobione z sampli, no i mój wokal i tak dalej, ale Arek stwierdził, że po co takie coś robić, skoro są muzycy i w Jaworzynce, i w Istebnej, z którymi można grać. No i tak zadzwoniłem do Martina, zadzwoniłem do Piotrka i tak we trójkę ten materiał pierwszy raz osłuchiwaliśmy. Ja nie ukrywam, że też jak szedłem na tą pierwszą próbę, no to miałem trochę duszę na ramieniu, bo myślałem sobie, co powiedzą i tak dalej, ale spodobało im się. Zaczęliśmy ten materiał robić, no i nagraliśmy tą epkę, cztery później utwory. Edyta pojawiła się długo później, bo jakby ja myślałem, że jak nagramy tą epkę, to pójdziemy za ciosem, tak, zaczniemy grać koncerty i tak dalej, ale to nie było takie proste, bo chłopaki mieli swoje plany i to się jakoś tak rozmyło, porozjeżdżali się po różnych swoich projektach. A ja z Wojtkiem Zubrzyckim z Ustronia postanowiliśmy to kontynuować we dwójkę, czyli akustyczne granie. Dwie gitary akustyczne plus wokal. Uznaliśmy, że materiał jest ciekawy, teksty są o czymś, czyli gramy po prostu w klubach, małe kameralne koncerty. I tak też się działo, zagraliśmy tych koncertów kilka. I w pewnym momencie jakby wpadłem gdzieś na Edytę. W takim sensie, że robiliśmy chyba kolędę dla Radia Istebna, albo to było trochę wcześniej, już teraz ciężko mi powiedzieć. I ja miałem kilka piosenek, które uznałem, że mogłyby być bardzo fajne dla dziewczyny, że dziewczyna mogłaby je zaśpiewać. Coś napisałeś teksty. Tak, ja miałem teksty takie... Piszesz teksty. Tak. Jeden napisałem stricte już pod nią, to był Mogłabym, to był pierwszy utwór, który żeśmy razem zagrali. I Edyta zaczęła z nami grać chyba dwa koncerty tak gościnnie, tak, czyli jakby była... Jeszcze nie próbowałeś. Tak, była takim naszym gościem. No i potem, jak już zaczęliśmy robić te kawałki, no to uznałem, że zaproponowaliśmy je, bo też nie wiedziałem, czy się zgodzi, tak. No bo jednak to jest różnica wieku duża. W takim sensie, że ja jestem, jakby mógłbym być jej tatą, tak? Więc zastanawialiśmy się z Wojtkiem, czy ona z takimi, że tak powiem, starszymi panami będzie chciała grać. No ale okazało się, że tak i bardzo nam się fajnie współpracuje. Poza tym u nas jest no, ta rozpiętość wieku dosyć duża, tak? A Piotrek Kaczyńska też grała ze starszymi panami. Tak, tak, to prawda, to prawda, to prawda. To prawda. Kiedyś Piotr, nasz perkusista, ponieważ uczy muzyki, jest nauczycielem, pedagogiem, uczył Martina pierwszych podstaw na basie, tak, na gitarze basowej, więc jakby to u nas tak to fajnie się wszystko wymieszało. Najważniejsze jest to, że dobrze nam się wspólnie jakby gra i bardzo się lubimy ze sobą. Tak, także odsyłamy na stronę internetową, tak, Strange Zespół. www.zespółstrange.pl. Tak, Facebook również. Facebook też, tam wszystkie informacje. Koncerty, nawet można przeczytać wasz rider. Audio, wideo, tak, no, rider można przeczytać. Można przeczytać tak bardzo, jakie są wymagania na przykład na koncert. Bardzo mnie to ciekawi zawsze, jakie zespoły mają wymagania i można też przeczytać. Tak, no można tak. Przeczytać też o was w ogóle. Piszesz teksty. Tak, to prawda. I to nie tylko teksty piosenek, ale zajmujesz się, można powiedzieć, tak trochę chcesz wkroczyć na pole literatury. To trochę opowiadania, trochę taka proza. No tak, wiersze. Pole literatury, jak to tak dumnie brzmi, tak? No piszę od dłuższego czasu. Filozoficznie. Jest to dla mnie, no jest to dla mnie jakaś forma odreagowania, jakby jedni chodzą na piwo, na wódkę, a ja mam, po prostu siadam i piszę albo teksty muzyczne, albo gram na gitarze. Tak. I zacząłem to jakby, na początku w ogóle nie myślałem o tym, żeby to publikować, ale później powstał blog, on kiedyś był bardzo taki polityczny, można powiedzieć, bardzo aktywnie brałem udział w różnych debatach, które się toczyły, tak,
W pewnym momencie całkowicie z tego zrezygnowałem, bo widzę, że... Jesteś apolityczny? Wolisz się zająć człowiekiem? Nie, jestem apolityczny. Jestem, bardzo się interesuję tym, co się dzieje i w Polsce, i na świecie, i ogólnie. Natomiast uważam, że... W tekstach traktuję o rzeczach innych, natomiast uważam, że po prostu jakby branie udziału w tej takiej dyskusji ogólnej, która jest, każdy ma, ja mam się zajmować swoimi rzeczami, tak, mam robić to dobrze na swoim odcinku. Poza tym ja z racji tego, co robię zawodowo, no troszkę się naoglądałem polityki od kuchni, czyli gotowałem dla różnych bardzo wysoko postawionych ludzi, więc wiem, że ta polityka to jest trochę, taki trochę teatr i staram się do tego mieć dystans, a niestety niektórzy tego dystansu nie mają, więc po prostu zrezygnowałem jakby z pisania na ten temat i wyrażania się publicznie, bo uważam, że lepiej się łączyć i godzić niż kłócić i dzielić. Czeka nas dobra przyszłość, myślisz, polityczna? Nas, czyli Polaków? Myślę, że Polaków zawsze czeka dobra przyszłość. Jesteśmy takim fajnym narodem. Tak, jesteśmy fajnym narodem. Nasza Polska jest piękna i cudowna. Uwielbiam nasz kraj, uwielbiam Bałtyk, uwielbiam góry. Myślę, że nie ma piękniejszego miasta, piękniejszego państwa na świecie niż Polska. Także ktoś, kto mało jeździ po kraju, to polecam, bo naprawdę jest mnóstwo ciekawych rzeczy. Ja jeszcze tych rzeczy nie widziałem w 90%, więc... A jest ktoś, komu nie ugotowałbyś z polityków? Jakiegoś nie, nie ma takich ludzi, ponieważ jakby ja jestem człowiekiem, który szanuje nawet ludzi, którzy mają inne poglądy. I gotowałem dla prezydentów z różnych opcji. Miałem przyjemność gościć ich. I prezydenta Wałęsa, i prezydenta Kwaśniewskiego. Także nie mam z tym problemu. Ja wykonuję swoją pracę, staram się ją robić jak najlepiej. Właśnie, bo skoro jesteśmy przy tym gotowani, bo oprócz tego, że jesteś wokalistą, frontmanem zespołu Strange i autorem tekstów wielu piosenek, w większości wszystkich piosenek, i piszesz teksty też związane z innymi rzeczami, tylko teksty piosenek, to też gotujesz. To jest, jak to nazwać, live cooking? To jest moja praca po prostu. Mhm. Skończyłem szkołę gastronomiczną, jedną, drugą, akademię kulinarną. No i po prostu całe życie jestem kucharzem. Od 30 lat już to robię, czyli od szkoły. Ale muzyką też się interesujesz od, nie wiem, 9 lat, tak? Zaczynałem mając tam 9-10 lat, tak. Grałem na akordeonie. Dostałem akordeon z NRD. Pamiętam, że pół rodziny się na niego składało wtedy. Niespecjalnie ten instrument lubiłem, no ale okej, grałem na nim. Ognisko muzyczne. Dalej grasz? No gram dalej, tak. Zdarza mi się, szczególnie na imprezach przynoszą i każą grać, więc jakby gram. Natomiast o później... gotowaniu trochę jeszcze, no bo tak, żebyśmy nie skakali, bo gotujesz i... Znaczy gotuję zawodowo, zajmuję się tym zawodowo, jestem kucharzem, przeszedłem wszystkie szczeble od ucznia do szefa kuchni, przez długi czas byłem szefem kuchni w hotelach wiślańskich różnych, później byłem na kontrakcie w Republice Czeskiej, całkiem niedaleko stąd, byłem też menedżerem gastronomii, tak, zajmuję się tym zawodowo, tak. A teraz jakby troszeczkę zmieniłem profil w takim sensie, że dalej zajmuję się gastronomią, ale w troszkę innym wydaniu, czyli nie pracuję już w restauracji, w hotelu, tylko jestem doradcą kulinarnym marki, która produkuje paleniska ogrodowe z funkcją grillowania. No i moją rolą jest jakby promować ten produkt poprzez to, że pokazuję, jak na tym można gotować. Czyli robię tak zwany live cooking, gotuję dla ludzi na żywo, tak? Przy ludziach, dla ludzi. Gdzie mogą podejść? Poczęstować. Tak, każdy może do mnie podejść, jeżeli gotuje ja teraz. Artura przed włączeniem kamer, gdzie będzie gotował. Okazuje się, że w najbliższych dniach nad morzem, więc mam nadzieję, zgadza się. Że uda nam Molo przy Grand Hotelu w Sopocie, na serdecznie przykład. Zapraszam. Poza tym otwieram swoje studio kulinarne też w Dąbrowie Górniczej, w siedzibie firmy, z którą współpracuję, więc tam też będą odbywać się różne eventy kulinarne. No jakby cały czas jestem związany z tą pracą, tak? To jest mój główny chleb, tak? To jest mój zarobek. Dzięki nie temu, muzyka. Dzięki temu, że pracuję tutaj, to mogę robić muzykę, tak? Inaczej to... Aczkolwiek grałem kiedyś komercyjnie, bo grałem po weselach, jak miałem tam od 15 roku życia. Ale ponoć są tacy wokaliści i takie zespoły, które dzięki jednej piosence mogą sobie kupić... Takie zespoły. Myślę, że to jest kwestia uznanej marki zespołu, to raz. Myślę, dobrego że to tekstu. Jest kwestia szczęścia, tak. No tak jest, no niektórzy mają szczęście. My też jakby...
Nie, ale ja kiedyś nie... też w przyszłości? Tak właśnie sobie za piosenkę No fajnie by było. Pytanie za którą, ale byłoby super. Oczywiście, że każdy, kto robi muzykę, tak, każdy, kto się tym zajmuje, chciałby, żeby ta muzyka się podobała. To jest podstawa. Jakby ja nigdy nie myślałem o tym w kontekście finansowym. Nigdy. To jakby nie było moim założeniem, bo jakby mam już też trochę lat na karku. Może 20 lat temu bym o tym inaczej myślał. Natomiast no, 20 lat temu, gdybyś pomyślał, jaką muzykę będziesz teraz robić, to w ogóle nie. Gdybym 20 parę lat temu pomyślał, że będę grał to, co gram dzisiaj, to bym się chyba załamał psychicznie po prostu. Bo grałeś wcześniej co, a teraz grasz... Grałem komercyjnie, czyli grałem wszystkie standardy, które się gra na weselach i tak dalej, na dancingach, tak. Jeszcze wtedy nie było disco polo, więc nie graliśmy disco polo, ale graliśmy, to była fajna muzyka, jak teraz ją doceniam, tak. Repertuar Anny Jantar, repertuar polskich wykonawców bardzo dużo graliśmy. Potem graliśmy trochę repertuaru Lady Punku, Kombi, no bo to już wtedy wszystko było, tak, ludzie się przy tym lubili bawić. Nawet graliśmy repertuar Jamu na weselach, zdarzało się na zamówienia. Jesteś z tych. Tak, zgadza się, pochodzę z stychów. Z tychów, obydwie formy są dobre. Więc jakby, nie, ale oprócz tego, że grałem po weselach, ja musiałem odreagować to. I grałem też w zespole No Problem, który założyliśmy z kolegami w szkole średniej. No i tam rąbanka była mocna. To był punk rock połączony z hard rockiem. I teraz nie wiem, twój jeszcze... blues i twój rock, wokół którego się koncentrujecie w Strange, to jest taka popowa papka, gdybyś miał Tak bym to wtedy określił. Aczkolwiek przez ten cały czas odbywało się u mnie intensywne kształcenie słuchu i słuchanie muzyki. No naprawdę, ja bardzo lubię klasykę też. Bardzo lubię. Lubię Chopina, lubię Vivaldiego. Także też... pory roku, grillowanie i jeszcze jakaś etiuda rewolucyjna. No tak, tak. Teraz jestem właśnie na etapie dobierania muzy do mojego live cooking, ponieważ chcę, żeby napięcie też było regulowane muzyką. No ale to żywy ogień, otwarty. Raczej będą mocne, rockowe kawałki. Są muzyczno-kulinarne. Tak, tak. Ja uważam, że to bardzo idzie w parze. Zresztą, może w OXPL zrobilibyśmy. Zresztą jest sporo imprez kulinarnych połączonych z muzyką, tak? Jeżeli gdzieś jest jakiś festiwal kulinarny, była się Lava Blues, tak? Gdzie się przyrządzało potrawy z ryb i to było połączone z festiwalem bluesowym. Uważam, że to bardzo ze sobą współgra i uważam, że też jakby wiem, że sporo kucharzy robi muzykę jakąś tam swoją. Nie wiem, idzie to w parze. Jest to forma, gotowanie dla mnie jest formą sztuki. To jest jakby dla mnie, od zawsze to mówię i uważam się też tutaj za jakby, no może to nieskromnie brzmi, ale uważam się w pewnym sensie w gotowaniu za artystę, tak? Czyli jakby aranżacja talerza, podanie tego, sposób zrobienia bankietu, sposób zrobienia finger foodów. No to jest po prostu dla mnie, jakby staram się, żeby to wizualnie było piękne. Też manualnie trzeba się temu dosyć mocno poświęcić, ale i czas. Wiadomo, że w restauracjach brakuje czasu. Wszędzie brakuje czasu. Tak, ale jeżeli się ma mało personelu... Program jest też ograniczony. Jeżeli ma się mało personelu, tak no to... Tutaj, a no ja dokładnie. Nie mam mikrofonu. No to dobra, to ja już kończę. Proszę Państwa, odsyłamy na stronę internetową, odsyłamy do Facebooka. Zapytam Cię tylko tak... Jako ostatnie pytanie, bo córki idą też to na muzyki trochę. Zgadza się. Tak, więc przekazuję, że jesteś dobrym nauczycielem, który pokazuje, że... No ja ich nie uczyłem, ale jakby, znaczy szparają w moich płytach, więc, ale grają zupełnie inną muzykę, bo grają folklor. Można znaleźć najbliższe koncerty, live cookingi, wszystko w internecie. Tak. A chcę Cię zapytać o taką jedną rzecz. Gdybyś miał wymienić jedną wokalistkę albo wokalistę polską albo polskiego i zagraniczną wokalistkę, albo wokalistę zagranicznego. Czy jesteś w stanie wymienić tak po jednej osobie? Ale twoim, moich idoli, tak? Czy... Tak, jakimś takim autorytetem. No to tak, no, z żyjących to z polskich wokalistek Kasia Nosowska niewątpliwie dla mnie number one. Kasia Kowalska też uwielbiam. Edyta Bartosiewicz, to chyba taka trójka, którą, chociaż nie, no jest jeszcze trochę. Jest Monika Bożyn z takiego jazzowego śpiewania. Jest naprawdę mnóstwo fajnych ludzi. To jest zawsze trudno, nie? Tak, bo ja słucham też różnej muzyki, tak? I to jakby Agazarian. Natomiast z wokalistów, no dla mnie myślę, że
Piotrek Cugowski to jest gość, po prostu zazdroszczę mu strasznie. I może kiedyś na jednej scenie? Ojejku, to już by było, nie, to aż nie chcę mówić, że bo powiedzą, że mi odbija. Nie, to, ale gdyby tak się stało, to byłbym bardzo szczęśliwy. Natomiast jeszcze jest, no Sebastian Riedel też, mam kawał głosu po ojcu i świetnie śpiewa, świetnie interpretuje. Kto tam jeszcze? O, Kuba Badach, uwielbiam też, ale to już inny rodzaj muzyki, tak? Natomiast byłem na koncercie w teatrze tutaj w Cieszynie, na koncercie poświęconym Andrzejowi Zausze. Właśnie Kuba ze swoim składem, no genialny koncert, wbijający w fotel absolutnie. A z zagranicznych... Wykonanie byłaś serca biciem w jego, tak, Tak, to po prostu jest, to jest kosmos dla mnie. W ogóle sekcja muzyczna tam i tak dalej. O, jeszcze z Kasia Groniec, też byłem na świetnym koncercie z fajnym bandem. A z zagranicznych, no moi dwaj wielcy jakby idole już nieżyjący niestety, Ray Charles i B.B. King. Dla B.B. Kinga zresztą napisałem zaraz po jego śmierci piosenkę Lucille, śpiewamy ją na koncertach, gramy. To przecież napisałeś hymn dla żłobka w Haszlachach, tak? Nie, czy się to mylę fakty? Tak, napisałem to hymn, dla B.B. Kinga piszesz, napisałem hymn dla żłobka, ale to było zupełnie przypadkiem, bo ja wróciłem ze szpitala, miałem operację na uszy i siedziałem w domu i Paweł do mnie zadzwonił, chwaścił. Ja mówię, ty słuchaj, weź, napisz tekst, bo ty tak fajnie piszesz, a to dla dzieciaków tam hymn żłobka, no i ja tak... Co z tym tekstem dla B.B. Kinga? Przepraszam, że tak skaczę, ale ty masz tyle wątków otwartych, że trudno się... No tak. Dotarł ten tekst? To znaczy, no, B.B. King był człowiekiem, który... Kiedyś był na gdzieś widziałem w internecie taki fajny jakiś motyw muzyczny, że gitarzysta mierzył sobie, ile jest w stanie zagrać dźwięków w sekundzie, tak? Bo są tacy bardzo szybcy gitarzyści i tak dalej. I pamiętam genialny komentarz jednego z widzów, który napisał, że no i co z tego, że gra tyle dźwięków. B.B. King zagrał jeden dźwięk na minutę i wbijał w fotel po prostu, tak? No bo to był ten jego geniusz, tak? To był po prostu człowiek dla mnie i to są jakby ja też mam swoje lata, ale uważam, że jeszcze wszystko przede mną, bo w bluesie czym człowiek starszy, tym bardziej dojrzewa i ci wszyscy wokaliści bluesowi, oni mają już swoje lata, więc myślę sobie, że jeszcze trochę przed nami grania. Natomiast jeśli chodzi o zagraniczne wokalistki, no to też już nieżyjąca niestety Aretha Franklin to była dla mnie number one i jej córka chrzestna, czyli Whitney Houston. Oczywiście jest Shemekia Copeland, taka bluesowa wokalistka, mówią o niej królowa bluesa, tak? Też świetna. Jest Beth Hart, która ostatnio bardzo się udziela mocno i nagrywa płyty również z Bonamassą. Jest trochę wokalistek takich fajnych. Jest całkiem niezłą interpretatorką tekstów. Jest żona Polańskiego, świetną płytę nagrała, tak? Ona się nazywa Emmanuel Signier, chyba tak. Także jest sporo fajnych ludzi, którzy śpiewają, którzy grają. Jest mnóstwo ludzi, których nikt nie zna. I też są genialni. I też świetnie śpiewają. Także no, muzyka jest teraz... Na tyle to wszystko jest szerokie i pojemne pojęcie, że naprawdę każdy może sobie znaleźć. Artur ponoć się spieszy, ale widzę, że nieograniczony to są przestrzenie. Dobrze, proszę Państwa, no ja muszę kończyć niestety, ale myślę, że się jeszcze umówimy. Nie masz problemu. W trakcie ja cały czas... Myślę, że możemy się umówić w studio kulinarnym i wtedy zrobimy... Tak, i o muzyce też możemy, prawda? Znaczy, puścimy sobie muzykę i będziemy gotować. O, dobrze. To w takim razie ty się spieszysz, włączasz sobie coś w samochodzie za chwilę, tak? Dokładnie tak. I jedziesz gdzieś tam na północ i południe, i wschód i zachód. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Artur Kupczyk z zespołu Strange. Dziękuję uprzejmie. O, jest. Idziemy jeszcze.